Meble z różnych firm znacznie różnią się od siebie nie tylko wyglądem, ale także procesem ich składania. O tym, że składanie mebli wcale nie jest takie proste, jak się każdemu wydaje, o złości, irytacji, skrajnych emocjach, a na koniec dumie przekonał się Rafał, papa Smurfik, który miał problem ze złożeniem prostego biurka. Zobaczcie sami. Krzesło. Jakieś dobrze jest, eleganckie, wygodne, polecam. Bardzo mi się podoba. Ale z biurkiem teraz mam problem, bo tu jest pokazane N2A, a tu nie ma takich, kurde, cyfr chyba. A2 jest tylko. A2. Jest N4, ale nie ma takich. A, ani N2. Dziwne, dziwne. Chyba sobie poradzę jakoś, nie wiem. Ale chyba nie dzisiaj. Składanie mebli zawsze zaczynamy od przeczytania instrukcji i przeliczenia elementów. I tu zaczynają się schody. Jak można zauważyć, Rafał ma problem ze zrozumieniem instrukcji, w której jest wykaz elementów i ilustracje krok po kroku, co gdzie ma iść. Na koniec chciałbym tylko powiedzieć, że jak w każdym przypadku liczy się doświadczenie. Ktoś, kto zawodowo zajmuje się składaniem mebli, zrobi to szybko, z satysfakcją i uśmiechem na twarzy. Niektórzy inni, tak jak wspomniany papa Smurfik, będą klnąć, wkurzać się oraz irytować, ale ostatecznie złożą w całość konstrukcję, którą z dumą będą oglądać kolejne dni. Pozdrawiam serdecznie, zostawcie coś po sobie, łapka w górę, komentarze, mile widziane, pioma.